kiedy słucham ludzi, którzy dzielą się historiami, w które wplatają swoje doświadczenie, mam takie poczucie, że słucham świadków wielu zdarzeń. Ludzi, którzy przeżyli, doświadczyli, zrealizowali projekty. Odbieram ich jako prawdziwych, autentycznych i przez to niezwykle wiarygodnych. I to też powoduje, że chcę się od nich uczyć i ich naśladować. Ostatnio miałam spotkanie z koleżanką, która kilka lat po zakończeniu studiów postanowiła zrealizować swoje wielkie marzenie, a mianowicie rozpoczęła studia psychologię kliniczną, nowy kierunek. Spotkanie z nią było inspirujące. Siedziała z błyszczącymi oczami, z zaróżowionymi policzkami i wyrażała się następująco. Wiesz, tematyka tych zajęć jest niezwykle ciekawa. Moi wykładowcy są nie tylko teoretykami, ale też znakomitymi praktykami. Opowiadają nam szczegółowo o tym, jak dzieje się w ich pracy. Każdy przypadek kliniczny jest szczegółowo przedstawiony i omówiony. Mówią o swoich zmaganiach, o swoich trudnościach, o poszukiwaniach rozwiązań. Te opowieści powodują, że po 8 godzinach zajęć ja mam poczucie, jakbym siedziała tam zaledwie 20 minut. Jestem zainspirowana tym kierunkiem i zdecydowana, że za kilkanaście lat będę w tym samym miejscu, co oni. Dołożę wszelkich starań, żeby tam dojść. Ta historia mówi o tym, że opowiadanie historii kształtuje wizerunek i powoduje, że chcemy naśladować oraz uczyć się od tych, którzy w historiach czy w historię wplatają swoje doświadczenia.